Ucieczka Kęty. Wybierasz maskę tygrysa? Dziękuję. Kęta, zachowujesz się jak małe dziecko. Nikt mnie nie rozumie. Czy go dotknęłam? Niepotrzebnie z niego kpiłaś. To był tylko żart, nie powinien brać tego na serio. Kęta, poczekaj. Chodźcie, dzieci, kupię wam coś dobrego, zgoda? Co się z nim stało? Proszę klopsiki dla wszystkich. Dzieci, nie róbcie zamieszania. Ustawcie się grzecznie, pani wszystkim poda. Ja pierwsza. Nie, ja. Co ty wyprawiasz? Przyszedłem pierwszy, więc jem jako pierwszy. To kłamstwo, przyszedłeś dopiero teraz. Co takiego? Powtórz to, ty mały brudny podrzutku. Przestań, jak będziesz nas przezywał, to pożałujesz. Będziemy się bić? Zaczekaj, co ty sobie wyobrażasz? Dlaczego doprowadzasz małe dzieci do płaczu? Ja też jestem sierotą, ale nie dogadzano mi tak jak wam. Pokażę wam, co to znaczy twarda szkoła życia. Przestań, zostaw go. Widzisz, uciekli, zostawili cię samego. Przecież to tygrysia maska. A to głupi smarkacz. Zostaw mnie. Tygrysia maska w ogóle do ciebie nie pasuje. Jesteś małym dzieckiem. Kęto, poczekaj. Dałem plamę. Jestem pewien, że Kęta wróci do domu wcześniej niż my. Za mało. Tygrysia maska. Nie poddam się, nie ustąpię nikomu. Przestań, zostaw mnie. Nienawidzę takich cwaniaczków. Zjem cię. Zajmę się tym dzieciakiem. Nie jesteś mi potrzebny. Wynoś się stąd. Złożę cię w ofierze. Nie boję się. Znajdź sobie jakieś miejsce, mały.
Tygrysia maska. Przed nami najważniejsza walka sezonu. Spotkanie, na które są zwrócone spojrzenia kibiców. Zmierzą się dwie pary zapaśników. Czarny charakter, Baron Cyklon oraz walczący o sprawiedliwość Jack Briscoe. W przeciwnym narożniku słynny Tygrysia Maska oraz nowa gwiazda ringu Antonio Inoki. Przed nami od dawna oczekiwany mecz końcowy. Questo importante e attesissimo evento sarà l'incontro conclusivo della serie nazionale. Panie Baba, jaki będzie wynik tego meczu? Mówi się, że duszą tego spotkania będzie Tygrysia Maska, najlepszy z zamaskowanych zapaśników. Z pewnością tak będzie, to znakomity zapaśnik, który dosłownie niszczy przeciwników. Proszę Państwa, coś niesamowitego. Tygrysia Maska opuścił ring. Co zamierzasz zrobić, Tygrysia Masko? Jestem z Tobą, naprzód. Tygrysia Maska trzyma nad głową ciężki stół. Najwyraźniej ma zamiar rzucić nim w barona. Baron jest twardy, ale trudno walczyć z takim przeciwnikiem. Tygrysia Maska rozpoczął taniec na brzuchu zemdlonego barona. Publiczność szaleje. Tygrysia Masko, przestań się popisywać i zakończ szybko to starcie. Jeszcze chwilę. Zachowuj się jak sportowiec, pozwól mi walczyć. To wspaniała zabawa tańczyć na miękkiej poduszce. A ty czego chcesz? Tracąc cierpliwość, kolejny zapaśnik, Jack Briscoe, wkracza na ring. Sędzia zatrzymał Briscoe. Co on robi? Sędzia uniósł wysoko rękę Briscoe, ogłaszając go zwycięzcą. Drugi arbiter podnosi rękę leżącego barona. Para zagraniczna wygrała pierwszy pojedynek. Para zagraniczna zwyciężyła w pierwszym z trzech pojedynków. Baron nie powiedział ostatniego słowa. Co robisz, Ruriko? Dlaczego ściszyłaś? Mogę się założyć, że teraz będą atakować Tygrysią Maskę. Jak możecie oglądać takie brutalne pojedynki? Musimy czymś się zająć. Martwimy się o Kentę. Nie znalazłeś go? Nie udało mi się. Zawiadomiłem policję, może oni go znajdą. Co się stało z biednym Kentą? Nie martw się, na pewno niedługo wróci do domu. Popatrzcie, to on.
Nie rozumiem, o co ci chodzi. To przecież hańba dla japońskiego zawodowego zapaśnika przegrać walkę z powodu przewinienia i to na samym początku. Zawsze powtarzałem, że jestem dumny ze znokautowania przeciwnika oraz z przegranej z powodu fauli. Jeśli chcesz walczyć, Inoki, to następny pojedynek jest twój. Trzymaj się, tygrysie. Zgodnie z przepisami, Baron i ja walczymy pierwsi. Od tej chwili będę spokojnie obserwował walkę. Nastąpiła wymiana zawodników. Na miejscu Barona pojawił się zręczny Jack Briscoe. Wziął się za bary z Inokim, który zajął miejsce tygrysiej maski. Po raz pierwszy od początku meczu oglądamy prawdziwą walkę zapaśników. Tak, to prawda, teraz jest to walka zgodna z zasadami. Inoki zdołał powalić blisko. Będzie kontratakował. Udało mu się. Walka staje się coraz bardziej zacięta. Widzowie śledzą ją z takim samym napięciem jak krwawy pojedynek sprzed kilku minut. Baron złapał za szyję Inokiego. Nie do wiary. Baron zepsuł ten wspaniały pojedynek. Teraz oczywiście powinien wkroczyć tygrys i pomóc partnerowi. On śpi. Był uczniem tygrysiej jamy, tak jak przypuszczałem. Mówi się, że zapaśnicy z tygrysiej jamy zapominają o kolegach, jeśli tylko poczują zapach krwi przeciwnika. On nie potrafi walczyć w drużynie. Tygrysia maska to samotny wilk. Raczej samotny tygrys. Taksi! Przerwijcie, dosyć tego, to czysta strata czasu. Inoki zwyciężył dzięki ulubionemu chwytowi zwanemu uścisk kobry, z którego nie można się oswobodzić. Baron pokonany. Stan meczu remisowy, 1-1. W tych okolicznościach wydaje mi się nieprawdopodobne, żeby tygrysia maska stanął na ringu. Jeśli będę teraz walczył, to ich zmasakruję i zostanę zdyskwalifikowany. Proponuję więc, żebyś walczył także w trzeciej rundzie, Inoki. Tygrysia masko, twoje postępowanie przynosi wstyd zawodowym zapasom. Walcz ze mną, pokonam cię. Dobrze, to będzie zabawne. Myślałem, że tylko czarnym charakterom zależy na pokonaniu mnie. Ale widzę, że marzy o tym także bohater pozytywny. Szanuję cię i będę z tobą walczył. Briscoe może powstrzymać faulę tygrysiej maski. Jest doskonały technicznie. To będzie okrutny pojedynek. Ciekawe, czy Kenta wróci do domu bez żadnych problemów. Nie jestem pewien. To trudny dzieciak. Oh!
To niezwykły widok. Blisko udało się powstrzymać ataki tygrysiej maski. Wydaje się, że tygrysia maska stracił głowę. Czołga się do narożnika, w którym stoi baron. Tygrys jest w niebezpieczeństwie. Popatrzcie na atak Blisko. Po prostu pocisk. Ale trafił barona. Do diabła. Jakim prawem Blisko ośmielił się mnie kopnąć i przeszkodzić mi? Ty głupolu. Co ty wyprawiasz? Skończcie to sami. Jak śmiałeś to zrobić, Blisko? Przestań. No, dalej. To straszne. Walczą zaciekle. Zapomnieli, że należą do jednej drużyny. To było podstępne zagranie tygrysiej maski. Masz rację. Baron był wściekły, bo Blisko uniemożliwił mu unieszkodliwienie tygrysiej maski. Właśnie. Tygrysia maska zawsze przewiduje ruch przeciwnika. On jest naprawdę z tygrysiej jamy. Nie rozumiem, dlaczego walczą między sobą. Wy dwaj, dosyć. Tygrysia maska zachowuje się skandalicznie. Teraz wyrzucił sędziego z ringu. Nie przejmuj się, ja ich powstrzymam. Do dzieła. Po tym akrobatycznym wyczynie i ciosie zadanym metalowymi wiadrami, zapaśnicy leżą bez ruchu. To już koniec. Dlaczego nie bijecie brawa? To nie był zwykły faul, prawda? Taka jest prawdziwa siła tygrysiej maski. To on. Kento, co tu robisz? To moja wina, baba. Chciałem dać mu nauczkę, ale to gorszy diabeł niż myślałem. Bez wątpienia. Tygrysia maska to doskonały zawodnik, najlepszy jaki wyszedł z tygrysiej jamy. Oto tygrysia maska, maska łajdaka o zimnej krwi. Tak mnie widzi ta kobieta i chłopiec, ale dość tego. Puśćcie mnie, nie chcę z wami wracać, rozumiecie? Nie mów tak, Ruriko będzie przykro. Może to jakoś przeżyje. Nie, to niemożliwe. To ona, a chłopiec to pewnie jej syn.